A, servus Ferajna, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ponownie zresztą, bo jeśli przyszliście tutaj po premierze dzisiejszego Nienawidzę Poniedziałków, witam was bardzo serdecznie i dziękuję, że zostaliście na kanale. Jeśli przyszliście tu później, to również dziękuję. Słuchajcie, dostałem jakiś czas temu do testów tego laptopa i no, muszę zrobić materiał o nim, nie? Ale kurczę, ja nie lubię materiałów standardowych, takich wiecie, w których są cyferki, jakieś... No, nie jara mnie to. Ja jestem z wykształcenia humanistą, zawsze byłem humanistą, więc postanowiłem podejść do tego materiału trochę inaczej i opowiem wam o swoich doświadczeniach z tym laptopem, jak mi się sprawdzał przez ten czas. W międzyczasie głaszcząc pieska, bo Kiba tutaj jest. Chodź, Kipciu, chodź. No, chodź. No, wskakuj. O. I głaszcząc pieska, albo i nie, bo może się znudzi za chwilę, opowiem wam o moim stanowisku, jak to wszystko jest skonfigurowane, bo i kamera teraz trochę inaczej jest ustawiona, jest i ten mikrofon HyperX-a. Opowiem wam o moim stanowisku do streamowania, do grania, ale też opowiadając o tym, jak mi się sprawdził Asus G14. I o, zapraszam na materiał. Zacznijmy od początku, może tak, bo warto jest wspomnieć o tym, że ta rama, na której jest jedna i druga lampa, to jest według planu ziemniaka. Jest to do znalezienia na jego kanale, także można sobie spokojnie zrobić taki sam. Ja myślę już nad zmianą tego, bo to zajmuje bardzo dużo miejsca, jest super praktyczny, aczkolwiek, jak widzicie, miejsca zajmuje od cholery. Dlatego póki co kombinuję już w głowie, jak to by można zmienić, ale na razie jest jak jest. No ale dobra, przechodząc od prawej, mam tutaj mikrofon HyperX-a, z którego rzadko korzystam na streamach, bo mam słuchawki od Astro A40TR, które możecie zobaczyć tutaj, do nich też przejdziemy. Kipciu jeszcze się nie znudził. Więc mam ten mikrofon, on zawsze jest gotowy. Tutaj mam taką fajną nóżkę, która jest od Genki. Kupiłem sobie ich adapter, ten covered dock, plus dokupiłem właśnie taką nóżkę kompaktową. Ona jest o tyle fajna, że można ją sobie spokojnie złożyć, o tak, i już mamy bardzo kompaktowo złożoną tę nóżkę. Świetnie się sprawdza, tutaj mam kabel wystający, bo sam ten covered dock jest przy listwie zasilającej, także nie mam żadnych kabli praktycznie poza tym jednym na biurku, które prowadzą do switcha. Nie mam docka ciężkiego na biurku, co też jest ogromnym plusem, więc to jest akurat bardzo fajne. Tutaj mam włącznik od listwy Xiaomi, żeby mieć właśnie, no wiadomo, gamerskie stanowisko to muszą być LEDy, bez tego to nie jest prawdziwe gamerskie stanowisko. Co mamy następne? O, mamy tutaj smar wielozadaniowy. Niektórzy trzymają chusteczki, niektórzy trzymają lubrykant. Ja trzymam smar, a tak na poważnie to trzymam go, bo do drukarki 3D często mi się przydaje, żeby te elementy nasmarować, te śruby. Wiecie, żeby tarcia nie było. Idąc dalej, za smarem znajduje się splitter HDMI, dzięki któremu no, mogę sobie łatwo przełączać źródła. Czy chcę streamować ze Switcha, czy chcę streamować z PS4, jedno kliknięcie i już się zmienia źródło. Bardzo fajna sprawa. Ten splitter nie ma obejścia HDCP, także tutaj PS3 jakbym podpiął, to dalej by nic nie działało przez HDMI. Bo pamiętacie, wspominałem, że PS3 ma blokadę HDCP na HDMI i nie da się tego zdjąć, chyba że właśnie specjalnym splitterem. Taki też mam. Dalej mamy lampkę, która pojawiła się w jednym z ostatnich Nienawidzę Poniedziałków. Jak widzicie, ona tutaj jest i świeci dla mnie. Sprawdza się bardzo dobrze. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. To jest lampka, która ma funkcję ładowania, więc mogę telefon teraz położyć i jelo. I się akurat teraz się ładuje, cholera, złośliwość losu. Idąc dalej, mamy Magic Arm, który kupiłem za 60 zł na Allegro i on mi służył do czytania tekstu przy Nienawidzę Poniedziałków, ale stwierdziłem, że, bo kamera była, ta lustrzanka była wcześniej tutaj, a to jest strasznie wysoko i widzieliście głównie moje czoło, które no jest jakie jest, no jest ładne, wiadomo, ale no jest duże, coraz większe, wiecie, wiek, te sprawy. Więc postanowiłem wykorzystać to ramię, żeby zaczepić na nim aparat i dzięki temu teraz mam pełną swobodę ruchu, mogę go ustawiać tak jak chcę, no bajka, to właśnie to, co chciałem osiągnąć, dlatego też ten zestaw mi się tak podoba, bo jest bardzo praktyczny. Idąc dalej, mamy tutaj Logitech HC920, o którym wspominałem już niejednokrotnie. Bardzo dobra kamera, dalej jej używam co jakiś czas, także nie wyobrażam sobie porzucenia jej, przynajmniej na razie, bo dalej spełnia swoje zadanie.
To jest bodajże 32-calowy wyświetlacz, monitor Samsunga. Stary już. Stary, ale jary. On ma 4 porty USB, dlatego tutaj idą kable od komputera, bo do tego też przejdziemy, dlaczego tyle tych kabli idzie. Bo mi ratuje dupsko ten hub USB w monitorze. Naprawdę, to jest jednak lifesaver. No bo spójrzcie, no muszę mieć kamerę podpiętą, słuchawki też są na USB. Tutaj ten LED ring też jest na USB. O, widać nawet, że działa. Jest masa rzeczy, które są na te porty USB i dlatego muszę mieć ich jak najwięcej. Tam z tyłu jest Elgato HD60S, którą kupiłem dzięki Wam. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Tutaj cable management jeszcze troszkę u mnie leży, ale staram się, żeby było jak najlepiej. Tu jest mikser do właśnie Astro A40TR, moich słuchawek, których używam na streamach. No, to są moje absolutnie ulubione słuchawki do streamowania, dlatego rzadko korzystam z tego mikrofonu, bo tamten mi się po prostu, tamten mikrofon w tamtych słuchawkach sprawdza mi się świetnie. Dlatego tutaj jest tak, no taki mam, kurczę, konflikt czasem, czego użyć. I tutaj kolejny hub na biurku, no bo kolejne porty USB są potrzebne oczywiście. I przechodzimy do w sumie najważniejszego sprzętu, czyli właśnie komputer. Na wyposażeniu mam Asusa G14 Zephyrus z 1TB dyskiem SSD, z kartą graficzną RTX 2060 Q-Max, jakoś ona tak się bodajże nazywa. To, co dla mnie jest najważniejsze, to fakt, że Cyberpunk faktycznie działał na tym komputerze w 60 klatkach na sekundę, jeśli się wyłączało ray tracing, bo gra sama w sobie jest mega wymagająca. Ale dla mnie też o tyle ważne było to, poza samą świadomością... O, Kiba się dorwał do zabawki. Daj piesku. Leć, leć. No, pozbyliśmy się go na 10 sekund. Poza samą świadomością tego, że będę mógł odpalić najnowsze gry, o, zaraz ruszy statyw, to chciałem jeszcze mieć pewność, że pogram sobie w te starsze. Co oczywiście jest dosyć oczywiste. Jeśli działa Wam jakaś nowsza gra, to starsza też powinna. Zwłaszcza na GOG-u. Akurat na GOG-u mam Heretica i Hexena teraz zainstalowane. To są gry, w które się zagrywałem jako dzieciak, ale nigdy ich nie przeszedłem, więc sobie zainstalowałem, myśląc, że się uda. Ale nie, nie uda się. Zbyt dużo czasu jednak minęło, to już jest zbyt archaiczna grafika. Więc tutaj odłożę to kółeczko na razie. Mam Wiedźmina, mam Game Decka zainstalowanego, o którym mówiłem przed chwilą w Nienawidzę Poniedziałków. Jest też Cyberpunk oczywiście, bo cały czas na bieżąco śledzę, jak się gra rozwija, nie tylko na konsolach, ale właśnie też na PC-cie. I to jest dla mnie super ważne, że przy premierze Cyberpunka ogrywałem na początku wersję PC-tową, która działała super. Te wszystkie recenzje pozytywne były właśnie na tej wersji. No nie na tej konkretnej tutaj zainstalowanej, tylko na wersji PC-towej. Na konsoli też działało dobrze, ale właśnie spojrzenie z kilku perspektyw, w tym wypadku z perspektywy PC-towca i z konsolowca, jest dla mnie mega cenne, jako zwłaszcza twórcy internetowego. Dlatego cieszę się, że mam taką możliwość, że mam ten sprzęt i tak naprawdę tutaj dalej stoi moja stacjonarka, która zbiera kurz, coraz większą warstwę kurzu, bo myślę, że już niedługo czas się będzie jej pozbyć. No, zutylizować to niekoniecznie, ale raczej gdzieś przenieść, schować. To taki komputer na czarną godzinę. On jest cały czas niezły, więc... Ale właśnie tak to... A, jeśli chodzi o myszkę, to mam jakąś najtańszą A4Techa. Tak, A4Techa, tak. Nie przywiązuję zbyt dużej wagi akurat, a ta myszka służy mi z dobre 8 lat. Więc skoro służy mi tyle, to... Szacun. To naprawdę jest dobry wynik. Mam gdzieś myszkę jeszcze SteelSeries, tylko Corsera. Ale ona się zepsuła dosyć szybko, więc nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest reguła. Ale tak to się właśnie zdarza. Więc reasumując, tak właśnie wygląda moje stanowisko do nagrywania, w zasadzie do streamowania. Teraz już widzicie, jak to wygląda od kuchni. Jednym przełączeniem mogę sobie włączyć i wyłączyć. Jeszcze czasem działa Wi-Fi, to jeszcze można przez telefon sterować. Wtedy to już jest w ogóle. Ale, no i pominąłbym jeszcze Stream Decka, którego też kupiłem w zasadzie dzięki Wam. I tutaj mam skonfigurowane najważniejsze funkcje, czyli właśnie intro, pogaduszki, stream. Muszę skonfigurować jeszcze Go Live, bo on ostatnio zaczął tworzyć własne live'y zamiast tych zaplanowanych, co jest bez sensu. Mam wyciszenie mikrofonu i jeszcze zaraz wracam. Tylko, że scena zaraz wracam jeszcze nie jest przygotowana pod streamy, ale będzie. Wszystko z czasem. O, i Kiba wrócił. Tak? Wróciłem? Wróciłem. Dobrze. To dziwnie wygląda, jak teraz tak macham ręką, a nie widać
co robię, ale uwierzcie mi, że głaszczę psa. Oj, właśnie ucieka. Słuchajcie, kochani, i to by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o moje stanowisko. Jeśli macie jakieś pytania co do tego, co używam, czego warto używać, jakichś może tańszych zamienników, no bo jednak tutaj sprzęt, który widzicie, no zajęło mi parę lat, żeby to wszystko zebrać, ale są tańsze zamienniki. Właśnie gdzieś rzuciłem, mam tę tańszą kartę do przechwytywania. A, tu jest. Będę testował tę kartę już bardzo niedługo i kosztowała ona mnie 120 zł. Genki wysłało ten swój przechwytywacz, więc też niedługo będzie. Widziałem materiał Archona, ale ja swój i tak zrobię. A jeśli jesteście ciekawi, czy warto zainwestować 120 zł w przegraber do obrazu z Chin, to zapraszam na kanał już wkrótce. Na pewno pojawi się materiał. A ja póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Ponownie dziękuję moim wspornikom Defomir, Art Diver i Galahad. Muszę zapamiętać dokładnie. Za bycie wspornikami odpowiednio na poziomie Platinum i Gold, ale dziękuję też wszystkim, którzy odwiedzają ten kanał, którzy wspierają ten kanał nie tylko jako wspornicy, ale również dobrym słowem. Tym złym też, jeśli jest konstruktywne. I cóż mogę powiedzieć, kochani? Dziękuję, że zostaliście, dziękuję, że jesteście i widzimy się na streamie o 20. Bądźcie w zdrowiu i do zobaczenia już wkrótce. Servus!